Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Wyświetliło mnie pierwszą, to ja zacznę. Dziś razem ze mną w audycji sędzia Jola Jerzeska, sędzia Jarosław Konopka, a naszym zacnym gościem pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że spotykamy się ze studia. Mam nadzieję, że dzięki temu nasza jakość audycji tym razem będzie dużo, dużo lepsza niż zwykle. Jeszcze raz witamy Państwa serdecznie i zaczynamy. Zaczynamy, ale zanim zaczniemy, chciałam tylko Państwu przypomnieć to, co wyświetliło się na planszy, a mianowicie, że producentem naszego dzisiejszego programu jest pan Michał Dudek, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. A zwróćcie Państwo uwagę, że na czacie wszyscy piszą to, co wszyscy wiemy, że mamy dzisiaj gościa najbardziej wyjątkowego z wyjątkowych. Bardzo nas to cieszy i myślę, że nasze spotkanie też jest nieprzypadkowe. Ja co jakiś czas żartuję, że za chwilę rzeczywistość przestanie nam podsyłać tematy, które pozwalają nam rozmawiać, a tak naprawdę z tygodnia na tydzień dzieje się coraz więcej w tym naszym, na tym naszym prawniczym podwórku, że tak naprawdę wychodzi na to, że mamy dzisiaj trzy ważne tematy, trzy ważne wydarzenia do omówienia. Ale może zacznijmy od pani doktor Hanny Machińskiej, bo myślę, że to jest wiadomość, która wstrząsnęła nami wszystkimi w zeszłym tygodniu. Ta gwałtowność, nagłość odwołania chyba nas wszystkich bardzo zasmuciła, a mnie najbardziej to, że ja do jakiegoś czasu miałam wrażenie, że rzecznikiem praw obywatelskich jest doktor Hanna Machińska, a cała reszta to są współpracownicy, którzy ewentualnie ją wspierają, bo to pani Hanna Machińska była na pierwszej linii frontu, to ona była na granicy, ona była na ulicy, gdy zatrzymywano obywateli i ten brak jest niewymowny. Pani profesor. No już pani sędzia mówi, że pani jest smutna, a co mam powiedzieć ja? No w końcu akurat tak się składa, że dzisiaj miało być wydarzenie, które miało rozpocząć, jak to wynikało z zaproszenia, jakieś obchody, bo ja bliżej się nie orientuję, ale w każdym razie miał być jakieś uczczenie 35. rocznicy powołania rzecznika, dlatego że to rzeczywiście 35 lat temu rzecznik był introdukowany, no a ja w tym miałam niejaki udział wtedy. No więc zawsze jest przykro, jeżeli jubileusz, no, skądinąd szacowne święto, zostaje no tak jakoś połączony z czymś, co jako żywo nie chcielibyśmy chyba, żeby się łączyło. Ale to jest jakiś taki pech, dlatego że również na przykład 30-lecie powołania Trybunału Konstytucyjnego, które miało mieć miejsce kilka lat temu, też zostało przyćmione przez ewenementy dotyczące owegoż Trybunału. No więc widać, zaczyna nam się kształtować jakaś taka tradycja. Sąd Najwyższy to samo. Tak, stulecie było. No więc proszę bardzo, jakaś taka nowa tradycja nam się zaczyna kształtować, nieprzyjemna. Ale wracając do tego zasadniczego wątku. Instytucja rzecznika nie ma właściwie swoich kompetencji własnych. Rzecznik jest ufundowany na dwóch filarach. Po pierwsze na zaufaniu społecznym, które musi sobie po prostu zdobyć, wyrobić, wypracować. Tego nikt mu nie da na kredyt, żeby nie wiem jaki był ten rzecznik, bez wypracowania sobie tego autorytetu. I na drugim filarze, na pewnej umiejętności komunikacyjnej, jeżeli chodzi o kontakt ze społeczeństwem, z zawodami prawniczymi, z mediami i tak dalej. I akurat ta sprawa, o której Państwo wspominają, no akurat w tych dwóch obszarach zaznaczyła się w sposób no bardzo niedobry, dlatego że to prawda, że pani Hanna Machińska, która zresztą pracowała, chyba ja nie wiem, ona chyba od 2017 roku, chyba jeszcze powołana przez Bodnara, pracowała w machinie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale wyrobiła sobie własne stanowisko swoją własną ciężką pracą. I to pracą, przepraszam bardzo, no taką street worker, dlatego że ona rzeczywiście interweniowała bezpośrednio tam, gdzie był styk służb mundurowych i naruszeń dotyczących wolności obywateli. Ja zresztą myślę,
że trochę to jest prawdopodobnie w tym całym zamieszaniu, które się teraz wytworzyło, jest chyba i trochę emulacji, dlatego że pani Hanna Machińska miała już wypracowany pewien model postępowania. Przyszedł nowy rzecznik, oczywiście ma prawo kształtować urząd wedle swoich pomysłów, ale jeżeli przystępuje się do reformy czegoś, co dobrze funkcjonuje, to trzeba 5 razy się zastanowić, żeby tą reformą nie zaszkodzić. I mnie się wydaje, że akurat tej refleksji tutaj zabrakło. Zarówno w płaszczyźnie czysto osobistej, dlatego że to było po prostu nieładne, co zrobiono wobec, co pan rzecznik zrobił wobec bardzo zasłużonej zastępczyni. A po drugie, było kontrproduktywne z punktu widzenia owych filarów funkcjonowania rzecznika. Więc ja osobiście nad tymi obu uchybieniami w społecznym odbiorze instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo ubolewam. Myślę, że też trzeba na tym, jak dużo współpracujących organizacji z rzecznikiem, Komitet Obrony Praw Człowieka, tutaj olbrzymia ilość rezygnacji została złożona właśnie ze względu na to odwołanie. Ale bo to było bardzo nieeleganckie przede wszystkim. Ja akurat, mnie ta wiadomość została, kiedy byłam na konferencji w Poznaniu, na której zresztą brali udział koledzy konstytucjonaliści z Lublina, którzy byli współorganizatorami konferencji warszawskiej, tej, która miała mieć miejsce dzisiaj. Ja nawet nie wiem, czy ona się w końcu odbyła, czy nie odbyła, dlatego że wiem, że były rezygnacje. Partner z Lublina się wycofał. No więc ja widziałam, jak ludzie reagowali. No jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, coś się dzieje, jakieś zamieszanie, więc jakieś najrozmaitsze pozycje krążą po plotki, jakieś zupełnie niesprawdzone. Bardzo to było wszystko, przepraszam bardzo, nieprzemyślane. Te komunikaty, które płynęły z biura rzecznika, też były nieprzemyślane. Więc w związku z tym, co się dziwić, że akurat w tej chwili mamy po prostu pasztet, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. No. Ja tylko powiem, że przed audycją weszłam na stronę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i chciałam w aktualnościach znaleźć jakieś informacje na temat tej konferencji, bo wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać, nie znalazłam nic na ten temat. No więc ja dzisiaj w jednym z komentarzy znalazłam, że została odwołana, ale nie wiem, czy to prawda. Ja to obserwuję komentarze i pani Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka napisała, o co znowu chodzi z tym odwołaniem, muszę doczytać. Ten nowy rzecznik był w porządku jakiś czas, ale docisnęli go teraz, rzecznik praw dziecka od dawna jest do bań. Pani Katarzyno, chodzi faktycznie o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał swoją zastępczynię, panią dr Hannę Machińską. Jeśli pani się z tą postacią nie spotkała, to na pewno musi pani doczytać, bo pani profesor słusznie powiedziała, że Hanna Machińska była kimś w rodzaju street workera, ale ja bym powiedziała, że w ostatnich czasach to ona była w ogóle forest workerką, bo ona chodziła głównie po tym lesie na naszej granicy i no była jakimś takim filarem, na którym ja przynajmniej miałam poczucie, że spoczywa no nasza twarz, jeśli idzie o to, w jaki sposób zachowujemy się, mam na myśli prawa człowieka wobec tych ludzi, którzy tam w tym lesie są. Bo jeżeli można tutaj akurat właśnie do tego dopowiedzieć, przecież problem z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest taki, że tam dochodzi, to jest ewidentne, do naruszeń prawa i to prawa międzynarodowego. W prawie międzynarodowym nie wolno dokonywać tego, co my tak w tej chwili, no to się tam dzieje, pushbacki, czyli krótko mówiąc niedopuszczenie osób, które chciałyby ubiegać się o opiekę ze strony polskiej na terenie Polski, nie dopuszcza się, tylko ich się po prostu no, faktycznie wypycha za granicę, za ten płot. No tego nie wolno robić i niezależnie od tego, co mówią służby mundurowe, no, które dostają stosowne dyrektywy, stosowne rozkazy, niezależnie do tego, jak to komentują rzecznicy tych właśnie służb, to jest po prostu naruszenie prawa międzynarodowego. I pani Machińska, zresztą również z wysokimi urzędnikami zajmującymi się ochroną praw człowieka w Unii Europejskiej, wizytowała te miejsca, tłumaczyła, mówiła. W momencie, kiedy zachowywały się służby niewłaściwie, no to ona doprowadzała do tego, że no, jakąś wodę im podano, no, w jakiś sposób ich zaopatrzono. No, pilnowała na miejscu tego, żeby polskie państwo w osobach urzędników umundurowanych zachowało się tak, jak tego wymagają standardy międzynarodowe. Więc oczywiście, że jej zachowanie było po prostu ratowaniem twarzy
naszej, no, naszych władz. No. Ale jeszcze pani Hanna Machińska niosła ze sobą jakąś taką olbrzymią wrażliwość. Ja pamiętam, bo pani doktor była gościem naszej audycji właśnie na temat tych wydarzeń na granicy. Ubawiając tą audycję, zastaliśmy ją w samochodzie na granicy. Tak tą rozmowę żeśmy umawiali, a później to przede wszystkim uderzyło mnie to, jak ona ma dużo empatii dla tych ludzi. Takiego głosu w mainstreamie nie było. Tak, to prawda. Ja miałyśmy okazję tę audycję prowadzić razem i ja też pamiętam, że byłam szalenie poruszona, ponieważ no jakby było czuć, że ona jest w to zaangażowana całym sercem. Państwo możecie tę audycję sobie odsłuchać, polecamy, bo naprawdę zrozumiecie Państwo, jak wielkie zaangażowanie na tej granicy doktor Machińska kładła i jakie to było ważne dla nas. No myślę jednak z punktu widzenia międzynarodowego, bo po prostu gwarantowała to i to zresztą podkreślali ludzie pracujący na granicy i napisali chyba nawet w komentarzu do pani profesor Posta, że spotykali ją w lesie i nagle ona miała taką czarodziejską różdżkę, była jak Gandalf w lesie, dlatego że nagle wszyscy ci, którzy dotąd byli aroganccy, niesympatyczni, zachowywali się grzecznie, wszystko dawało się załatwić. No to jest normalny mechanizm, wtedy jeżeli się patrzy władzy na ręce, się przyzwoicie zachowuje. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która chyba jest istotna z tego punktu widzenia. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że u nas zmieniono przepisy dotyczące cudzoziemców i traktowania tych wniosków o pomoc, bo one są w tej chwili obwarowane takimi formalnościami. Ma złożyć osobiście ten wniosek na specjalnym formularzu. Wiadomo, że te formularze rosną na drzewach w lesie. I jeszcze uwaga, nie funkcjonariuszowi, tylko w obecności funkcjonariusza. Dlaczego to jest różnica? Bo jeżeli jest słowa ustawy mówią, że ma złożyć ten wniosek funkcjonariuszowi, to jest kompetencja funkcjonariusza, żeby on ten wniosek przyjął. Ale jeżeli ma złożyć w obecności funkcjonariusza, no to funkcjonariusz się oddala i utrudnia swoim brakiem obecności możliwość skutecznego złożenia wniosku. Ja nie chcę Państwa nudzić tymi konsekwencjami tego właśnie tej zmiany ustawowej, która nastąpiła, ale chcę powiedzieć jeszcze, że akurat i NSA niestety bardzo formalistycznie traktuje akurat te wnioski i niestety są podstawy do krytykowania tej praktyki, którą sądy administracyjne stosują, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił przystąpienia do sprawy, która mogłaby wyjaśnić i wyprostować rygoryzm tych właśnie przesłanek. No więc ja muszę powiedzieć, że w tej sytuacji akurat jeszcze dymisja pani Machińskiej, która akurat swoją postawą w czysto faktycznych stosunkach na granicy mogła łagodzić rygoryzm prawa, no to ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście wygląda to źle. Zresztą ja chcę dołożyć jedną tylko taką uwagę. Oczywiście może sobie organ takim, jakim jest rzecznik, kształtować personel jak chce, tylko musi to zrobić przyzwoicie, a to przyzwoicie nie było zrobione. Dokładnie i można o tym przeczytać w wywiadzie z panią doktor Machińską dla portalu OKO.press. Zostały wywołane sądy administracyjne. Pani profesor, czy to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym pisze, że Trybunał Konstytucyjny utracił zdolność do orzekania zgodnie z prawem i został zainfekowany bezprawnością przez obecność sędziów dublerów w składzie, to jest orzeczenie, które powinno nas cieszyć? To, że sąd... Naczelny Sąd Administracyjny zaczął nazywać rzeczy po imieniu. Ja myślę, że w ogóle, generalnie rzecz biorąc, jeżeli w ogóle jakieś sądy w Polsce, również Naczelny Sąd Administracyjny, zaczynają w jakiejś sferze nazywać rzeczy po imieniu, to bardzo dobrze. Bo to my się trochę wikłamy w tych wszystkich czasami tych zawijasach i tym kamuflażu słownym, więc to jest dobrze. Natomiast oczywiście cieszyć to się nie ma z czego, dlatego że to tylko pokazuje, jak dalece w tej chwili kontroler konstytucyjności w Polsce, no w gruncie rzeczy zmienił swoją funkcję. I ja tylko przypomnę, że zarówno, że generalnie rzecz biorąc, sądy konstytucyjne są do tego, żeby oczyszczać system prawny z niekonstytucyjnych norm, niekonstytucyjnych przepisów.
Tyle tylko, że na naszych oczach, i to jest już spora literatura na ten temat, Trybunał Konstytucyjny zmienił swoją funkcję. On się stał po pierwsze zamrażarką, dlatego że jeżeli na przykład, tak było na przykład z sprawami aborcji, politycy nie chcieli tego przeprowadzić przez parlament, w związku z tym posłało się to do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie się przeleżało chyba rok, żeby załatwić sprawę cudzymi rękami. Druga rzecz, Trybunał Konstytucyjny odgrywa rolę legitymizatora pewnych polityk państwa. To się dzieje wówczas, no na przykład słynne dwa orzeczenia, jedno, które dotyczyło rzekomej niezgodności prawa unijnego z polską konstytucją, tu naprawdę nie ma sprzeczności, ale chodziło o wytworzenie pewnego wrażenia, które podbudowywało politykę realizowaną środkami politycznymi przez przede wszystkim drugą władzę, przez egzekutywę. I to samo dotyczyło później wybiórczego stosunku do norm, do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po prostu Trybunał Konstytucyjny powiedział, że niektóre będzie się stosowało, niektóre wyroki, a niektóre nie. No to tak, które będą, które nie będą, to trudno zgadnąć. Ale w każdym razie na pewno podważono zasadę, że w Polsce Rzeczpospolita Polska będzie honorowała wyroki sądów międzynarodowych. I wobec tego nastąpiło wypaczenie funkcji. I teraz, jeżeli my teraz dodamy do tego jeszcze sytuację, której my się dowiadujemy się z głosów odrębnych, chociażby sędziego Pszczółkowskiego w związku ze sprawą tej rzekomej sprzeczności pomiędzy polską konstytucją i prawem Unii Europejskiej. Dowiadujemy się o nieprawidłowościach dotyczących manipulacją składami. Dowiadujemy się o nieprawidłowościach dotyczącą manipulacją wnioskami o wyłączenie sędziów. My się dowiadujemy o manipulacjach, to z kolei z innych źródeł, dotyczących kształtowania orzekania, no, że się zmienia aż tak długo, składa się, dobierze sędziów w taki sposób, no, że może jest przewidywalny wyrok. No to ja bardzo przepraszam, ten wniosek, który teraz wyciąga Naczelny Sąd Administracyjny, no, znajduje po prostu podbudowanie w tych faktach, o których i opinia publiczna, i NSA się dowiedziały. No więc teraz Co z tym fantem zrobić? No z tego płyną dwa wnioski. Po pierwsze, dla sądów administracyjnych, ale i dla sądów powszechnych. No bo jeżeli wobec tego nie można liczyć, i taki wniosek wyciąga NSA, nie można liczyć na to, że w prawidłowy sposób, we właściwym czasie nastąpi reakcja Trybunału Konstytucyjnego, któremu będzie przedstawione czy to pytanie prawne, czy będzie przedstawiony jakiś problem do rozstrzygnięcia, no to wtedy w takim wypadku, ja zresztą akurat byłam od zawsze zwolenniczką rozproszonej kontroli konstytucyjności, to znaczy bezpośredniego powoływania się przez sądy powszechne w danej sytuacji na możliwość niezastosowania przepisu, który sąd uważa w uzasadniony sposób za niezgodny z konstytucją. Otóż następuje w tej chwili podbudowanie tej tezy. No bo jeżeli nie można liczyć na działanie Trybunału Konstytucyjnego, bo coś z nim zawsze jest nie w porządku, albo będzie długo leżało, albo będzie ukształtowany w taki sposób, że będą wątpliwości co do obsady, o czym też już sądy międzynarodowe mówią, no to w takim wypadku jest rzeczą sensowną, aby prawo do sądu było realizowane w sposób prawidłowy. Wobec tego sądy powinny, jeżeli się czują na siłach, potrafią, bo to trzeba też potrafić i trzeba to uzasadnić, żeby robiły to same. I to jest jeden wniosek, który z tego płynie. Drugi wniosek, który z tego płynie. No, mamy do czynienia z coraz lepiej udokumentowanym. No, niektórzy mówią, że to już nie jest kryzys praworządności, tylko my mamy w ogóle schizofreniczną sytuację w wymiarze sprawiedliwości, bo i rzeczywiście, no mamy, no, to nie jest normalna sytuacja. Jeżeli... Ja mówię, że mamy dwa światy równoległe. Tak, no schizofrenia. Które się nie stykają. One się czasami przecinają, ich drogi, albo w jakiś sposób na siebie wpływają. To schizofrenia, pani sędzio, czysta schizofrenia. No więc drugi wniosek jest właśnie taki, że ta schizofrenia nam się tutaj pogłębia. No i to jest mój komentarz akurat do tego, co pani przedstawiła.
Czy pani widzi w ogóle jakiś pomysł, jak wybrnąć z tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym takimi działaniami zgodnymi z prawem? Czyli jak sobie poradzić z tą sytuacją, kiedy będziemy chcieli przestrzegać litery prawa i konstytucji, a z drugiej strony no, mamy trzech dublerów, o którym właśnie Naczelny Sąd Administracyjny powiedział w ten sposób, że tak doszło do takiej infekcji, że nie można liczyć na ślepy traf, że w jakiś skład, który będzie losowany, zostanie wybrany przypadkowo tak, że będą prawidłowo obsadzeni sędziowie, bo powołanie tych trzech osób tak oddziałuje na cały ten organizm, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Więc tu znowu kilka rzeczy, to uporządkujmy to trochę. Jedno, co z tym fantem zrobić? Otóż ja używałam takiego porównania, że jeżeli, że trochę w tej chwili mówienie o tym, jak przywracać, bo to jest pytanie, jak przywracać praworządność i normalność w sytuacji tych dwóch światów równoległych, ono jest trochę przedwczesne w tym znaczeniu, że przecież jeżeli gra się w bierki, no to ja nie wiem, jak się rzuci te bierki, żeby później trzeba było je pozbierać, jaki będzie konkretny rozrzut tych bierek w momencie, kiedy przystąpi się do przywracania praworządności. Czy to będzie ten moment, czy to sama pani sędzia powiedziała, że każdy dzień nam przynosi jakieś nowe ewenementy, no więc licho wie, co się jeszcze tutaj nam może wydarzyć. Więc ja nie wiem, z jakiego poziomu my będziemy startowali. Więc ja bym tutaj niczego nie ryzykowała. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Przecież są różnego rodzaju już prowadzone czy prace studialne, czy projekty. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, był taki projekt, zresztą nawet kilka było projektów, bardziej radykalny i bardziej umiarkowany. Radykalny, no to wiadomo, wszystko się przywraca do stanu poprzedniego. Ja nie jestem, przyznam szczerze, zwolenniczką akurat takich bardzo radykalnych rozwiązań, po prostu dlatego, że mnie się wydaje, że jedna rzecz jest ważna w takim wypadku. Bardzo duży radykalizm, gdy idzie o przywracanie praworządności, prowadzi nas nieuchronnie, konfrontuje nas z pytaniem, a co z wyrokami? Nie mówię nawet o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, ale już wyrokach nawet sądów powszechnych, no bo jeżeli będziemy zwolennikami radykalizmu przy Trybunale Konstytucyjnym, będziemy odpowiednio zwolennikami radykalizmu tak samo i dalej. Ja nie jestem taką zwolenniczką, ale są bardziej umiarkowane. Ja wiem, ale ja muszę zadać to pytanie, czy to nie jest troszeczkę tak, że w sytuacji, kiedy próbujemy działać nieradykalnie, to dochodzi do takich sytuacji, że działamy połowicznie i cały czas jesteśmy w takiej, na takiej straconej troszeczkę pozycji. Tak troszeczkę jak w uchwale Sądu Najwyższego z 23 stycznia, do której zaraz dojdziemy, i sytuacji z panią Galsdorf, że tak podzieliliśmy, że neosędziowie w Sądzie Najwyższym... I słusznieśmy podzielili. Ja jestem wielką zwolenniczką tej uchwały. Pani sędzio, problem polega na tym, że rozwiązania te takie bardzo proste i radykalne, one dobrze wyglądają na papierze. Natomiast cokolwiek gorzej w rzeczywistości. I na razie zostawiając tę uchwałę, może ja skończyłem tę myśl, gdy idzie o Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, myślę, że tam jest też kilka etapów działania, które można powziąć i które w tym projekcie są zarysowane, bo inaczej się traktuje na przykład te całe linie powołań sędziów, które były wybrane na miejsca już zajęte, inaczej traktuje się pozycję prezesa Trybunału, inaczej kształtuje się, moim zdaniem należy podzielić to na te grupy i robić kawałkami. Mój pogląd jest taki, rozumiem, że niekoniecznie radykałom to się oczywiście nie podoba, ale tak samo jestem zwolenniczką, przejdę teraz do tej uchwały. Przecież ta A może uchwała... przepraszam jeszcze, bo pan sędzia Jarosław Konopko chciał zadać pytanie. My tutaj... Proszę, przepraszam. Więc zanim przejdziemy... Ja się zasłuchałem, staram się zgłębiać to wszystko, co pani profesor mówi i koleżanki, o co koleżanki pytają, ale chciałem się zapytać, czy w ogóle, czy mnie słychać? No, mam słucham. Słychać. Ja trochę głucha. Czy w związku z tym wyrokiem NSA nie przekroczył swoich kompetencji, oceniając orzeczenie TK? Czy NSA nie przekroczył swoich kompetencji, oceniając... Moim zdaniem nie. Tak przynajmniej... Moim zdaniem nie, dlatego że, przepraszam, Trybunał NSA
powiedział pogląd. Są różne poglądy. Czy pan sędzia nie widział nigdy poglądów w sądach wysoce oryginalnych? Ja widziałam. Najrozmaitszego rodzaju. Zdarzają się. Jest wyrażony pewien pogląd. Natomiast co NSA zrobił? NSA powiedział, nie będę czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Robię to sam, działając, odwołując się do tych przepisów, których mam i Konstytucji. Ja chcę powiedzieć, ja 3 lata orzekałam w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zdarzało mi się zrobić dokładnie to samo, dlatego że na przykład stwierdzałam nieważność decyzji administracyjnych z uwagi na sprzeczność z konstytucją. Koledzy notabene w składzie sugerowali, żeby się zapytać, postawić pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ja na to odpowiedziałam tak. Akurat w tej kwestii, tę sprawę Trybunał Konstytucyjny już rozstrzygał. Tam chodziło o to, czy przepadek rzeczy, który następuje zgodnie z Konstytucją na podstawie orzeczenia sądowego, myśmy mieli taki kazus, w którym nastąpił ten przypadek w drodze decyzji administracyjnej. To ja mówię, o co się mam pytać? Już Trybunał Konstytucyjny to mówił. Drugi raz mam się pytać na użytek tej mojej sprawy. I przyznam szczerze, koledzy w składzie byli tak mili. Drugi kolega się ze mną, koleżanka się ze mną zgodziła, natomiast kolega pisał separatum. Gdyby było inne konfiguracja, ja bym pisała separatum. Ale tu chyba w NSA była jeszcze taka sytuacja, że tam wnoszono o zawieszenie postępowania, żeby oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Ale to wtedy trzeba zawiesić postępowanie i to dlatego to by trwało. Dokładnie. NSA powiada w ten sposób, nie wiem na co trafię. Być może później, po pierwsze, uchybię wtedy zasadzie rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki i jednocześnie nie wiadomo, z jakim to będzie skutkiem. Ale pan sędzia zadał pytanie, czy to nie jest wyjście poza kompetencje NSA. Otóż NSA ma ugruntowaną linię orzeczniczą od lat, nawet bardziej śmiałą niż gdy to dotyczy sądów powszechnych, że wolno jest na użytek konkretnej sprawy zastosować się do reguł konstytucyjnych bezpośrednio. I ja rozumiem, że tutaj właśnie to nastąpiło w gruncie rzeczy. To uzasadnienie ku temu prowadzi. Więc... Ja chciałam tego, pani profesor, ja chciałam tylko wyjaśnić państwu, bo może państwo, którzy nas słuchają, nie wiedzieli, że tam taki był wniosek. Ale chciałabym, wracając do tego, o czym mówiliśmy przed pytaniem Jarka, bo pani profesor używa słów radykalne rozwiązania, radykałowie, ale nie wiem, myślę, że na pewno tak, pani profesor zna ten projekt Stowarzyszenia Sędziów Justicja i mnie się wydaje, że on nie jest rozwiązaniem radykalnym, ale jest to rozwiązaniem porządkującym, a jednocześnie gwarantującym stabilność tego, o co pani profesor się martwi, czyli wyroków, że jeżeli wydawali je nie sędziowie, no to są nie wyroki, ale rozwiązanie justycyjne jest takim rozwiązaniem w tym zakresie bardzo bezpiecznym. Czy pani podziela ten pogląd mój? Proszę pani, pani sędzio, ja powiedziałam na początku, ja bym wolała wiedzieć, jak się te bierki ułożą i z jakiego poziomu my będziemy startowali. Od razu powiadam, bardziej mi odpowiada projekt Batorego. On jest troszeczkę inny. W związku z tym wydaje mi się, że w tej chwili chwalenie, czy ten jest lepszy, czy inny jest lepszy, nie wiemy, czy to akurat do czegoś by doprowadziło. Natomiast myślę, że jeżeli są dwa i honorują one pewne zasady, właśnie tę, o której pani mówi, poszanowanie interesów i sytuacji ukształtowanej przez wyroki, to ja myślę, że możemy patrzeć w przyszłość z nadzieją, że niezależnie od tego, który projekt się wybierze, że ludzie będą, jakby to powiedzieć, starali się nie spowodować nie wylać dziecka z kąpielą, no krótko mówiąc. Natomiast powiem szczerze, i to nie jest z mojej strony unik, tylko ja po prostu generalnie rzecz biorąc, nie wiem, z jakiego poziomu będziemy startowali, a przyznam, że ja mam, ale to jest kwestia, powiedzmy już, ja mam takie przekonanie,
że wcale, że rozwiązania, pani sędzia mówi o tych rozwiązaniach, że to się drepcze w miejscu, że to się niczego nie załatwia. Otóż nas nikt nic nie uchroni od części, o konieczności częściowego zjedzenia żaby, którą my w tej chwili mamy. I za głupstwa królów płacą ich narody. I przepraszam, ale z tego nie ma dobrego wyjścia, takiego, żeby wyjść z honorem ze wszystkim. W związku z tym nie wiem, jak będziemy już decydowali o konkretnych rozwiązaniach, wtedy ja się mogę zastanowić, czy akurat to rozwiązanie uważam za lepsze, czy gorsze. Nie unikamy dyskusji, tylko powiadam, ja w tej chwili nie jestem do niej gotowa. Rozumiem, że Marta, no, proszę. Chciałam jeszcze zwrócić, bo to jest też bardzo uderzające w tym uzasadnieniu orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo Naczelny Sąd Administracyjny mówi już wprost, Trybunał Konstytucyjny niezwykle opieszale rozpoznaje sprawy, nawet o 5 lat i odwołuje się też do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kleflor, gdzie wyraźnie zakwestionowano sytuację, w której wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wydany z obecnością osoby, która została wybrana na miejsce już zajęte. No, mamy tutaj już wyraźną sytuację, no, kondemnację, negatywną ocenę tego rodzaju sytuacji. Może również w to orzeczenie, które, o którym tutaj pani sędzia wspomina, też mogło trafić do składu, w którym tego rodzaju osoba też może się znaleźć. No i co wtedy? No, no więc ja raczej bym traktowała, domniemuję dobrą wiarę sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest troską o to, no żeby na swoim odcinku przynajmniej nie powiększać tej puli schizofrenicznych rozwiązań, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. No, ja czytałam komentarz. Do pytania pana sędziego, to ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że przecież, bo pan zadał, to jest bardzo charakterystyczne, czy ktoś nie przekroczył swoich kompetencji? Przepraszam bardzo, może stosować bezpośrednio konstytucję? Może stosować bezpośrednio konstytucję. Wartości, na które się powołuje, są wartościami konstytucyjnymi, jeżeli chodzi o NSA, są wartościami konstytucyjnymi. No więc, przepraszam. A teraz ocena, że on wobec tego źle ocenia Trybunał Konstytucyjny, no to ten, kto wobec tego kwestionuje rozstrzygnięcie NSA, niech teraz powie, że akurat ta ocena jest mylna. No proszę bardzo, niech udawa. No to prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska, powiedziała, że to jest eksces orzeczniczy. Jarek? Ja to pytanie zadałem właśnie na kanwie tego, o czym Jola mówiła przed chwilą, to znaczy wyczytałem wypowiedź pani Julii Przyłębskiej, która stwierdziła, że NSA przekroczył swoje kompetencje, mało tego, jeszcze dodała coś o literaturze, już nie będę cytował, bo to wydaje mi się zbędne, stwierdzając równocześnie, że NSA zasugerował jakoby w tym orzeczeniu możliwość naruszenia prerogatywy prezydenckiej. No to ostatnie stwierdzenie pani Julii Przyłębskiej nijak się zupełnie nie ma, chociażby do wyroku, o którym panie mówiłyście w studiu, to znaczy o wyroku ETPC w sprawie Kseroflor. I to... Pani Przyłębska tak, Trybunał w Strasburgu tak, ja tak. No proszę bardzo, mamy pluralizm poglądów, wybierajcie co chcecie. Czy każdy może sobie wybrać taki pogląd, który mu najbardziej nie, pasuje? Nie, ale nie, zupełnie. To jest przerażające w tym. No więc proszę bardzo, no to jest obraz tej schizofrenii, do której żeśmy doszli. No. Przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o orzeczenie w Strasburgu, to ma za sobą nie tylko imperio rationis, ale również racjony imperii, dlatego że w określony sposób rozstrzyga pewną sprawę. I tutaj niezależnie od tego, co kto powie, to mamy do czynienia po prostu z aktem sądu międzynarodowego. No więc tutaj możemy go krytykować. Proszę bardzo, czy ja mam rację? Nie wiem, może nie mam racji, może jestem stara, może jestem źle wynauczona, może nie mam. Mam jakiś taki autorytet, no więc ten autorytet w tym wypadku państwu prezentuję. Ktoś chce, w porządku, nie, trudno. Też się zdarza. Pani Przyłębska też reprezentuje pewien autorytet, tylko że tym razem nie wyraża go jako orzekający sędzia, tylko jako prezes Trybunału. Więc to jest inny walor, niż gdyby to było powiedziane w wyroku. Pan Al Capone powiedział, gdybym mógł prosić o tłumaczenie na polski. Myślę, że
myślę, że ten fragment wypowiedzi pani profesor po łacinie. Gdyby pani profesor była uprzejma wyjaśnić, wiem, że robi pani to świetnie. Ale który fragment? Mówiła pani o tym, że jest imperatione in ratio. A tak? Już, przepraszam bardzo, przepraszam najmocniej. To już wyjaśniam. Albo siłą argumentu, albo argumentem siły. Jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem sądu, to mamy do czynienia nie tylko z poglądem, który jest zawarty w wyroku, ale jednocześnie wyrok wydany w naszym wypadku w Polsce w imieniu Rzeczpospolitej ma za sobą argument siły. Jeżeli ja mówię jako profesorzyca, to ja mówię tylko siłą argumentu i za mną żadna siła nie przemawia. Jeżeli kiedy byłam sędzią i się wypowiadałam w formie wyroków, to jak taki wyrok ogłaszałam, to przemawiałam siłą, argumentem siły, ratione imperii. To jest po prostu gra słów, która zresztą jest oddana również po polsku, znane określenie albo siła argumentu, albo argument siły, oczywiście siły prawa. A ja też wyjaśnię to, co ja chciałam powiedzieć, bo mówiąc o tym, że mamy tą schizofrenię, chciałam odnieść się do tego, że ETPC w sprawie Xeroflor odniósł się do artykułu 6 konwencji, czyli prawa do sądu, a wiemy, że Trybunał Konstytucyjny zawarł już w jednym ze swoich orzeczeń taki pogląd, że ten artykuł 6 konwencji niekoniecznie musi u nas obowiązywać. Matko Boska, no przecież państwo, kochani, no nie każcie mi tłumaczyć nie, czegoś. Nie, to ja tylko tak chciałam pokazać, jak można manipulować po prostu. Proszę Państwa i do wszystkich Państwa, które słuchają, żyjemy w rzeczywistości schizofrenicznej. Ja naprawdę przepraszam, ale no nie będę, tu powiedzieć, używała siły argumentu do zwalczania poglądu, który jest przyjęty na podstawie założenia, że nas nie wiążą wyroki sądów międzynarodowych i że nas nie wiążą umowy międzynarodowe, które żeśmy ratyfikowali. To miał być tylko taka ilustracja. Myślę, że to jest czas, żebyśmy przeszli do tego postępowania dyscyplinarnego, które rzecznik dyscyplinarny rozpoczął w sprawie pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gelsdorf. Mhm. Jak pani ocenia tutaj działanie rzecznika, pani profesor? Znaczy dyscypliny. Tak, rzecznika dyscypliny, oczywiście. Po pierwsze, pani prezes Gelsdorf jest w stanie spoczynku. Po drugie, jest taka książka, taka wyszła, bardzo mi się podoba ta książka, wydał to autor węgierski, András Sajó. Ta książka się nazywa Ruling by Cheating. To jest rządzenie poprzez oszukiwanie. To jest książka, która mówi o tym, w jaki sposób obecnie się zdarza, że populistycznie nastawione establishmenty, znowu po polsku, rządy, systemy, populistycznie nastawione systemy wykorzystują prawo w sposób oszukańczy. Po prostu kłamią co do prawa. Zresztą, proszę Państwa, my znamy takie sytuacje. Mafia operuje prawem po to, żeby zyskać jakieś profity. Mamy do czynienia przecież z sytuacjami, w których się oszukuje. Deweloperzy na przykład tam robują spółdzielnie z gruntu albo lokatorów z mieszkań. No różne takie mamy do czynienia. To się zawsze wykorzystuje prawo po to, żeby uczynić z niego zły użytek. Niestety bywa również i tak, że populistyczne rządy wykorzystują prawo po to, żeby zrobić z tego zły użytek i to ów Sajó, autor, nazywa ruling by cheating, działanie przez oszustwo. Jaki ma to związek z sprawą pani prezes Gelsdorf? Otóż znów, jako powód zaczepienia pani prezes, rzecznik wytoczył argument, że w momencie, kiedy zbierał się Sąd Najwyższy działać jako, że została rozstrzygnięta jakaś kwestia w Luksemburgu, pytanie, które Sąd Najwyższy postawił i trzeba było teraz po tym pytaniu dalej podjąć działania, bo dlatego, że Sąd w Luksemburgu nigdy nie rozstrzyga o sytuacji w kraju, tylko trzeba później po orzeczeniu Sądu w Luksemburgu krajowy sąd musi podjąć problem i go rozstrzygnąć już na użytek konkretnej sprawy. I tak właśnie miało to miejsce w Polsce. Otóż, ponieważ tego rodzaju działanie było
z przyczyn politycznych dosyć niewygodny, w dosłownie w przeddzień podjęcia działań przez Sąd Najwyższy został skierowany wniosek ze strony pani marszałkini Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, twierdzący, znów i tutaj jest właśnie potrzebny mi był ten szajo, twierdzący fałszywie znowu, jakoby istniał rzekomo spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a, już nie pamiętam, parlamentem chyba, parlamentem, bo parlament zgłosił się do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten orzekł, czy polskie prawo nie jest aby sprzeczne z traktatem Unii Europejskiej. No i wobec tego twierdzenie wnioskodawczyni polegało na tym, że ona twierdziła, że istnieje tutaj wobec tego ze strony emulacja, znów po polsku, konkurencyjność, współzawodnictwo pomiędzy Sądem Najwyższym i Sejmem. I ponieważ pani prezes Gersdorf odpowiedziała, że żadnej konkurencji tutaj nie ma, Sąd Najwyższy robi to, co wynika z jego kompetencji i z jego usytuowania w relacji z rozstrzygnięciem Trybunału Unii Europejskiej. I wobec tego doszło wtedy do słynnej uchwały trzech izb z 23 stycznia 2021 roku. Czy 20, już przepraszam, nie pamiętam. 20 roku. I teraz pan rzecznik dyscypliny twierdzi, że wobec tego odpowiedź pani prezes Gersdorf do Trybunału, że nie zawiesi postępowania, dlatego że nie ma żadnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym i Sejmem, że to jest delikt I uzasadnia to naruszeniem artykułu 86 o Trybunale Konstytucyjnym, który nakazuje w takiej sytuacji zawieszenie postępowania. Nie w takiej sytuacji, znaczy, w sytuacji realnego sporu. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, o czym mówi artykuł 86. Artykuł 86 mówi, że jeżeli są dwa organy, które się ze sobą spierają o kompetencje i te organy poddają Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozstrzygnięcia ten spór, sobie nawzajem wyrywając kompetencje, no to wtedy w takim wypadku jest logiczne, że jak poszły do arbitra, to nie będą same swoje robiły. Ja się zapytuję wobec tego, czy panie zauważyły w tym całym splocie wydarzeń, o którym tutaj mówiły, czy zauważyliśmy, że Sąd Najwyższy, jakby to powiedzieć, coś chciał zabrać Sejmowi, a Sejm chciał coś zabrać Sądowi Najwyższemu. Ja widzę, że marszałek Sejmu chciała stworzyć pozory sporu kompetencyjnego. Otóż to, i to jest ale właśnie tylko ogólnie... po to, żeby zamrozić postępowanie, prawda? To było. I to jest właśnie ta fałszywa etykieta, o której myślają. Dlatego i to jest fragment tej rzeczywistości schizofrenicznej, w której my tkwimy. To jest przedmiot mojego ogromnego dyskomfortu, bo mnie naprawdę nie sprawia żadnej przyjemności dezawuowanie kogokolwiek, no, mówiąc, że tutaj nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, no bo go nie ma. Przynajmniej w tych kategoriach, w jakich pisze się o sporach kompetencyjnych w znanych mi podręcznikach prawa. No. Wydaje się typową metodą wymyślono przed laty, dajcie mi człowieka, znajdę wam przepis, no w tym przypadku dajcie mi człowieka, znajdę wam cokolwiek, co można mu zarzucić. Oczywistym jest dla myślę, że większości racjonalnie myślących prawników, że tam nie było sporu, bo nie było takiego, no nazwijmy to, mediatora między dwoma spierającymi się stronami. Tam ten spór został od początku do końca wymyślony, czy do końca jeszcze nie wiemy, ale został wymyślony i wykreowany, czyli kreuje się rzeczywistość, której nie ma i pod tą wykreowaną rzeczywistość podkłada się fakty, których też nomen omen nie ma.
zwróćcie Państwo jeszcze uwagę, o co tutaj chodzi. Chodzi, wiecie Państwo, to jest takie w sztuce Ostrowskiego i koń się potknie, to jest taka postać, taki, ja pamiętam, to było Fijewski, to kreował w teatrze, bardzo, bardzo dawno temu w Teatrze Współczesnym, tutaj Krucicki, który to taki czynownik carski, który napisał cały traktat o tym, jak należy zarządzać urzędnikami. I tam u niego się powtarzał stale taki refren. I trzeba, żeby ten urzędnik stale drżał. Z obojętnej przyczyny, ale w każdym razie wobec swojego przełożonego. Otóż ja myślę, że mamy do czynienia właśnie też taką próbą wykreowania sytuacji efektu mrożącego. Żeby się nie byli zbyt aktywni. No, akurat mamy prezesa Sądu Najwyższego, więc nie wiem, nie mamy ich tak dużo, ale myślę, żeby w ogóle nie byli zbyt aktywni prezesi sądów, żeby nie byli zbyt aktywni, nie były zbyt aktywne różnego rodzaju organizacje. Po prostu chodzi, to jest trochę taki element zarządzania strachem. Zresztą ta słynna ustawa kagańcowa, która z 2019 roku, z grudnia, która bardzo rozszerzyła uprawnienia dyscyplinarne rzeczników w stosunku do sędziów, więcej, praktyka, na tle której prowadzi do sytuacji no, rzeczywiście niespotykanych, dlatego że czasami nawet za działalność orzeczniczą, to jest znaczy tą, którą sędzia sprawuje, kiedy wykonuje swój urząd, bo na przykład to, co robiła pani prezes Sądu Najwyższego, to nie jest działalność orzecznicza, to jest działalność ona zarządzała, zresztą jako organ konstytucyjny, funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, ale orzecznictwa tutaj nie sprawowała. Więc ona odpowiada niejako za swoje zachowanie jako prezes, nie jako sędzia. Natomiast ustawa kagańcowa pozwala i takie wypadki mamy. Mamy zresztą to do czynienia z wypadkami, które w tej chwili są przedmiotem postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzeczników w sądach i to jest element no, po prostu szykanowania, siania strachu, atmosfery niepewności, braku zaufania, element zarządzania strachem. Ja myślę, że tutaj rzecznik dyscyplinarny to był taki bardzo przebiegły, bo on właśnie nie postawił pani prezes Gelsdorf zarzutu dotyczącego orzeczenia, nie. Tylko wyłuskał ten artykuł 80 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i tak ten zarzut zbudował, żeby nie można było powiedzieć gdzieś głośno w Europie, że chce się ukarać byłą prezes Sądu Najwyższego za wydanie orzeczenia. Nie, ale za zorganizowanie procesu prowadzącego do realizacji mechanizmu wykreowanego poprzez funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości, którego rozstrzygnięcia wiążą i nas, i wykreowanie właściwego mechanizmu, który kompletuje to działanie, więc w każdym razie na pewno można mówić, że co prawda nie za działalność orzeczniczą, ale na pewno za działalność związaną z prawidłową organizacją pracy Sądu Najwyższego. Można, myślę, złośliwie powiedzieć, że być może rzecznik dyscyplinarny nie przemyślał dobrze tego zarzutu, ale na pewno myślał nad nim długo, no bo bardzo dużo czasu minęło od daty, kiedy to zdarzenie miało miejsce i nie było ono szczególnie złożone, myślę, a jednak bardzo dużo czasu rzecznikowi zeszło. Pani profesor, ale ja tak słuchając... Nie jest konstytucyjny, Jolu, teraz mamy takie standardy, że wszystko trwa dłużej. Tak, to prawda. Ja tylko słuchając panią profesor, pomyślałam sobie, przypomniałam sobie, co kiedyś goszcząc u nas na kafejce w Gdańsku pani profesor powiedziała i o czym ja wcześniej myślałam trochę inaczej, a mianowicie powiedziała pani wówczas, bo nam się wydaje, albo prawnikom się wydaje, sędziom się wydaje, że jeżeli będziemy mieć dobre prawo, to będziemy mieć dobre rządy, ale musicie wiedzieć o tym, że to wszystko zależy od tego, kto to prawo wykorzystuje i że ono może nawet będąc dobre zostać źle wykorzystane. I to się chyba dzieje, my w takiej rzeczywistości żyjemy. Ale nie tylko się dzieje, ja jeszcze dodam taką rzecz, dlatego że polscy prawnicy są chowani, zresztą mnie też tak samo uczono, w przekonaniu, że właściwie prawo to jest tylko to, co jest uchwalone przez parlament i to, co jakby to, że prawo jest takie, jakie głosi, że jest.
I wobec tego my abstrahujemy od tego, że prawo bywa po prostu wykorzystywane jako instrument powiedzmy pewnej przebiegłej gry. Zresztą to nie dotyczy tylko Polski. Ja pamiętam jakieś było orzeczenie w Strasburgu, gdzie chodziło o z kolei, kiedy w Anglii wykorzystano przepisy o wywłaszczeniu, powiadano inny cel, a w gruncie rzeczy chodziło o inny cel. Dokładnie ten sam problem powstawał. I więc w tej chwili, jeżeli chodzi o Unię Europejską i tam wie się i wymaga się, żeby kiedy ocenia się prawo, żeby oceniać nie tylko to, co jest napisane i co przepisy głoszą, tylko aby oceniać rzeczywisty stan rzeczy, standard. I to jest to słynne, znów przepraszam, użyję obcego określenia, effet utile, czyli ten efekt rzeczywisty, który prawo wykonuje, bo mamy wedle tego oceniać. I zobaczcie Państwo, co się u nas dzieje normalnie, kiedy na przykład mamy do czynienia z krytyką, czy to w związku z tymi kamieniami milowymi, czy z innej okazji naszej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. My powiadamy, jest niedobrze, ponieważ ustawa kagańcowa rodzi efekt mrożący, co wpływa na niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Na co mamy odpowiedź ze stron sfer rządowych? Ależ jest wszystko w porządku, w Konstytucji mamy napisane, że sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli. No owszem, tak jest napisane, tylko że jeszcze mamy do czynienia teraz z całym tym mechanizmem ukształtowanym przez ustawę kagańcową. I zresztą to jest, i to mój kamyczek teraz jest tak samo, jeżeli nam sędziowie jacyś słuchają. Proszę Państwa, to działa tak samo, jeżeli oceniają, z kolei ocenia i opinia publiczna, czy bo ja wiem, akademia, naukowcy, oceniają praktykę sądów. Dlatego, że to nie można powiedzieć w ten sposób, że... Ja dałam dzisiaj ten przykład dotyczący ukształtowania przepisów o cudzoziemcach, że oni muszą składać na specjalnych formularzach, których oczywiście w lesie nie ma. No gdybym ja to oceniała z punktu widzenia zgodności na przykład z konstytucją, bym powiedziała, no to jest stworzenie warunku niemożliwego do zrealizowania. Ta praktyka uchybia zasadom rzetelnego prawa, to jest artykuł 2 konstytucji. Otóż prowadzę do tego, że my nie możemy oceniając działania, nie usprawiedliwi, krótko mówiąc, sędziego, wykładnia, bo ja tak odczytałem formalistycznie prawo. Literalnie. Literalnie. I w związku z tym, na przykład dlatego państwo muszą też weryfikować swoje wyobrażenia o tym, jak to powinno wyglądać, no chociażby na podstawie orzecznictwa już w tej chwili przez sądy odkrytego, czy to Strasburga, czy Luksemburga. Zbliżamy się. Pani profesor, ale powiem tylko a propos tego formularza, no bo gdyby spojrzeć na to z innej strony, to ktoś powie, świetny pomysł, co za uproszczenie dla uchodźcy, stworzono dla niego specjalny formularz, napisze na pewno wszystko to, co potrzeba. I nie będziemy zastanawiać się na tym, że tak naprawdę celem tego przepisu jest zupełnie co innego. Ja właśnie o tym dlatego ja to odpowiedziałam. Albo proszę Państwa, na przykład inny przepis z kolei z innej branży, więc tam jest na przykład problem, on ma złożyć osobiście. No oczywiście, że jeżeli on, to on się ubiega o ochronę, więc nie może tego zrobić ktokolwiek za niego. Ale zupełnie jest co innego, jeżeli on składa sam osobiście oświadczenie, tylko to jego oświadczenie, obojętne czy spisane na formularzu, czy w jakiś inny sposób, przenosi pełnomocnik i składa organowi administracji. Wtedy ten pełnomocnik w tym zakresie odgrywa rolę posłańca, no tak jak listonosz czy coś takiego. I nie można tłumaczyć, bo znowu wtedy jest formalistyczna wykładnia. Jeżeli napisane jest, że osobiście, to on ma od początku, od zajęcia się tym formularzem, aż do zaniesienia go do właściwego organu, aż który go wepnie do akt, ma to wszystko robić sam. A ja już widziałam takie orzeczenia, żeby była zupełna jasność. Sądowe też. Czas audycji dobiega końca. Potrzebujemy jakiś optymistyczny akcent na koniec. Proszę Państwa, to, że my w ogóle dyskutujemy na ten temat, to już jest dużo, to jest bardzo optymistyczne, to jest raz. Po drugie, ja sobie pozwolę zrobić taką uwagę, bo ja mam prawie 60 lat stażu pracy zawodowej i ja widzę, jak się różne rzeczy pozmieniały.
Przede wszystkim to, że Państwo się interesują, że my rozmawiamy w ten sposób, rozmawiamy o standardach, rozmawiamy, mamy tego rodzaju wątpliwości. Pani sędzia podniosła ten problem właśnie jakiejś tej mojej jakiejś tam wypowiedzi, którą ja tam gdzieś kiedyś zrobiłam. No ziarno pada na jakąś glebę. Dalej, jeżeli na przykład sądy odkryły, prawda, że pod wpływem ciśnienia, ja bym powiedziała, okoliczności, które je skłaniały do tego, uroki pytań prejudycjalnych, bo im samym to było potrzebne, no to bardzo się cieszę, bardzo dobrze. Wykiełkowało nam trochę społeczeństwo obywatelskie, o czym przecież myśmy rozmawiali. Myśmy mówili od początku o tym, że dymisja pani Hanny Machińskiej, która przede wszystkim czynem, a nie słowem, analizami czy wystąpieniami realizowała ochronę praw człowieka, że wzbudziło protesty NGO-sów, co nam wykiełkowało społeczeństwo obywatelskie, bo protestowało, bo zrozumiało. Więc ja widzę duży postęp. Oczywiście, jeżeli Państwo mnie zapytają, czy ta szklanka jest pełna, no nie, no pełna nie jest, do połowy jest. Jeżeli w ogóle, no w każdym razie. Ale w każdym razie coś jest w tej szklance. Coś nakapało. To prawda, to jest optymistyczne. Niech nawet będzie w 1/3 pełna. No. To prawda. Ja stawiam na to, że jest w 3/4 pełna. Ja jestem optymistą i tyle. No proszę Państwa, To jest bardzo optymistyczny akcent. Ustrój, w którym nic nie ma za darmo. Trzeba sobie wyszarpać. Jeżeli historia nas tak wyćwiczyła, że jesteśmy niedojrzałą demokracją, bo jesteśmy niedojrzałą demokracją, to niestety nikt za nas tej lekcji nie odrobi. I naszemu pokoleniu przyszło akurat tę lekcję odrabiać. I to jest, no bo ja wiem, no prekursory, że jesteśmy. Może optymistyczny. Panią Rolecem, to jest optymistyczny akcent, bo już wiemy, że musimy demokracji bronić. Marta, kończ program, bo nas wyrzucą z resetu. Dobrze, dziękuję bardzo, ale zaczęliśmy z małym opóźnieniem, więc chociaż te 2 minuty nam się należały. Dziękujemy Państwu za wspaniałą frekwencję i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dziękujemy Pani Profesor i Państwu. Dobranoc. Dobranoc. Reset Obywatelski.